Lubińscy kryminalni podejrzewali, że 37-letni mężczyzna może rozprowadzać narkotyki. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania tego mężczyzny. Ich informacje się potwierdziły. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli marihuanę, z której można by było uzyskać około 800 porcji handlowych tego narkotyku. Policjanci przeszukali jeszcze pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na posesji. Ujawnili i zabezpieczyli nielegalną uprawę krzewów, z której również można by było uzyskać znaczną ilość narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Trafił do aresztu tymczasowego, gdzie będzie czekał na proces sądowy. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.